Często rozważamy miłość Bożą i świętość Bożą. I ostatnio, jak miałem okazję rozmawiać z jednym z dzieci o tym, czym jest wymaganie Bożej świętości wobec nas, od Boga, to jedną z cech jest to, żeby podzielać z Nim Jego uczucie niechęci do grzechu. Bo jeśli popatrzymy na różnicę między tym, kim byliśmy, a kim jesteśmy w Chrystusie, to człowiek niewierzący to jest ktoś, kto kocha grzech, to jest ktoś, kto nie tylko kocha grzech, ale musi grzeszyć. I to jest ktoś, kto, co jest oczywiste, skoro kocha grzech i skoro musi grzeszyć, no to grzeszy. Natomiast w momencie narodzenia na nowo, gdy dostaliśmy nowe serce, jesteśmy istotą o dwóch sercach w pewnym sensie, gdy dostaliśmy przez nowo zrodzenie nowe drugie ja, czyli jesteśmy w pewnym sensie, mamy starego i nowego człowieka, dwie natury, starą naturę i nową naturę, to w tym momencie również stała się przemiana. Prawdziwe dziecko Boże, jak uczy apostoł Jan, nienawidzi grzechu. Czyli nie jest tak, że miłuje grzech, ale nienawidzi grzechu. I także prawdziwe dziecko Boże nie musi grzeszyć, tak uczy między innymi list do Rzymian. Bodajże 6 rozdział. A więc nie kocha grzechu i wręcz grzech nienawidzi i nie musi grzeszyć. Dwie różnice. Oczywiście szokujące jest to, że mimo to zdarza się, że grzeszy. I tak jak pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, to jest to już przez Boga przewidziane, że będziemy, mimo tego, że mamy naturę nienawidzącą grzech, że mamy zdolność do niegrzeszenia, to, że mimo to będziemy w grzechy popadać. Ale to wcale nas w żaden sposób nie usprawiedliwia. I jedną z takich rzeczy, którą warto wziąć pod uwagę, to jest poznawanie uczuć Bożych. Zanim do tego przejdę, to chciałbym taką generalną zasadę przypomnieć. Jest to zasada progresywności objawienia. Co to znaczy? To znaczy, że nasze poznanie Boga wraz z objawianiem kolejnych ksiąg Pisma Świętego rosło jako ludzi. Śpiewaliśmy w pieśni przed przerwą, że Bóg nie pozostawił nas samymi, tylko odkąd ziemia nosi ta, nas w miłości pilnował. I tak właśnie było i zawsze jest z Bogiem. Tym się różni Bóg chrześcijan od bóstw, bożków, demonów tego świata. Na przykład w mahometanizmie tamten wymyślony przez nich Bóg nakręcił zegarek i zegarek ten zadzwoni na koniec świata, kiedy będzie według tej koncepcji sąd ostateczny i wtedy tenże ich demon, którego oni nazywają Bogiem, zacznie działać. Natomiast nasz Bóg nie jest jak bożki, jak demony. On pilnował nas, odkąd ziemia nosi ta i w miarę potrzeb posyłał swoich sług proroków, aby oznajmiać wolę Bożą. I na końcu przemówił do nas przez Syna, a zakończył
Słowo Boże przez służbę apostoła Pawła, apostoła, który miał dopełnić Słowo Boże. Historycznie ostatnie pisma skompletował apostoł Jan. I to jest właśnie to, że niektórych rzeczy Bóg nas nauczył już w Starym Testamencie. Potem kolejne rzeczy dokładał w kolejnych księgach Starego Testamentu. Następnie usłużył przez słowa samego Pana oraz jego apostołów. I my patrzymy na wszystko, co jest w Starym Testamencie, mając już pełnię spisanego Słowa Bożego, pełnię objawienia przewidzianego dla ludzi. Natomiast są pewne rzeczy bolesne. I takimi bolesnymi rzeczami jest to, czego na przykład my jako ludzie nienawidzimy. I jak wiemy, że ktoś czegoś nienawidzi, na przykład ktoś nienawidzi pewnego rodzaju zachowania, nienawidzi pewnego rodzaju działania, to gdy nasz ojciec albo nasza matka nienawidzi czegoś, to nie musi nam co tydzień powtarzać: syneczku, ja tego nienawidzę, córeczko, ja tego nienawidzę. To jest bolesne. Mówi o tym raz, rzadko. I wiedząc, że to osobie kochanej przez nas sprawia ból, unikamy tego, czego on nienawidzi, jeżeli możemy tego uniknąć. I tak samo Bóg o pewnych swoich uczuciach powiedział tylko, albo głównie, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie te rzeczy już nie są powtarzane. Ale dalej mówią, co czuje Bóg na dany temat. I nie ma potrzeby tego powtarzać, bo jest to negatywna rzecz i bardzo bolesna. I naruszenie ich niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Dzisiaj czytaliśmy z Amosa w czasie pierwszej przerwy, ale kartkę wcześniej przed tym miejscem jest 5 rozdział, 21 werset. I w księdze Amosa, 5 rozdział, 21 werset, jest coś, co dla nas może również mieć bardzo mocne znaczenie. Nienawidzę waszych świąt. Tak powiedział Bóg do Izraela. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Czy chcielibyśmy usłyszeć od Boga, że Bogu nie podobają się nasze święta? Apostoł Paweł w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian powiedział, że na naszą Paschę został złożony baranek i że jest to podobnie jak ze świętem Przaśników. Sam mechanizm tego święta jest taki, że przez cały tydzień Izrael miał się wstrzymywać od tego, co zakwaszone, i dopiero wtedy zwieńczeniem tego święta było właśnie to, że to stanowiło komplet, czyli kwas przez cały tydzień miał nie być w domach. Podobnie jest u nas. To, że zgromadzamy się w niedzielę o 9:00, to jest pewne w zasadzie zakończenie, to jest końcówka, to jest tak jakby podsumowanie tego, co robiliśmy przez cały tydzień poprzedzający. I nowy tydzień w niedzielę zaczynamy zgromadzeniem na łamanie chleba i picie z kielicha i nagłoszenie słowa. Ale integralną część tego stanowi 7 dni Przaśników według apostoła Pawła. Na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. I jest to wezwanie, abyśmy byli przaśni. Czyli
To nie jest tak, że Boga nie interesuje, co robisz w środę o 18. Miejsce każdego dziecka Bożego z naszych okolic o 18 jest na modlitewnym w środę. Nie gdzie indziej. Tylko wyjątkowe rzeczy mogą powodować, że tam jakiegoś dziecka Bożego nie ma. Jakiś może dyżur, może jakaś choroba. Coś, czego nie da się w jakikolwiek sposób pogodzić. Natomiast jest to składowa tego, że jesteśmy przaśni. Miejsce każdego dziecka w domu jest miejscem posłuszeństwa przez ten tydzień. Miejsce męża jest rolą, jaką Bóg przewidział dla mężów. Miejscem żony ta rola, jaką przewidział dla żon. Miejsce córki tam, gdzie przewidział miejsce dla córek. I to wszystko jest spójne. To nie jest coś, co można, jak to mówi się w świecie, przez cały tydzień żyć jak diabeł, a przez 3 godzinki w niedzielę założyć maskę chrześcijanina i w ten sposób się maskować. To nie działa. To jest wtedy tak jak Famosa. Bóg nienawidzi takiego świętowania. I jeśli byśmy zerknęli do psalmów, najpierw psalm 101, psalm 101, werset 3. Tutaj psalmista, który zrozumiał tą zasadę, powiedział tak: nie stawiam przed oczy moje niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. To jest część tego, żeby być przaśnym przez cały tydzień. Na co twoje oczy, bracie, patrzą przez cały tydzień? Czy są to tylko takie rzeczy, które chętnie byś podłączył i na dużym ekranie wyświetlił wszystkim zborownikom, żeby się razem z tobą cieszyli, patrząc na to, na co patrzą twoje oczy? Pochwaliłbyś się tym? Oczywiście może są tam handlowe tajemnice, to nie o tym mówię. Mówię o tym, co w pozazawodowych obowiązkach, na co patrzą twoje oczy. Nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Kiedyś, jak był tylko telewizor, to mówiono, że to jest telewizor i radio. Dziś te niegodziwe rzeczy otaczają nas na wyciągnięcie jednego kliknięcia albo na jedną komendę do asystenta w telefonie. I on już pokazuje niegodziwe rzeczy. I nie musisz tego stawiać, wystarczy, że włączysz wyświetlanie tego. Czy naprawdę mógłbyś się z radością pochwalić albo pomodlić w czasie oglądania tych rzeczy i podzielić się radością oglądania tych rzeczy z Panem Jezusem? Panie Jezu, dziękuję ci za to, że to, co teraz widzę, jest właśnie moim udziałem. To jest najprostszy test. Czy to jest niegodziwa rzecz? Jeśli nie możesz jej dzielić z Panem, jeśli nie możesz się tym pochwalić z innymi wierzącymi, to znaczy, że prawdopodobnie jest to rzecz niegodziwa. Rzecz niewłaściwa. Bardzo prosty test. I to nie jest tylko skierowane do dorosłych. Drogie dzieci, jakimi rzeczami wasze oczy karmicie? Jakimi rzeczami karmicie wasze uszy? To jest wasza służba w zgromadzeniu, że przez cały tydzień właśnie te uszy kierować na rzeczy godziwe i wasze oczy i uszy były tylko skierowane na to, co prawdziwe, miłe. Nie bierzecie udziału w tym, żeby podać pieśń, nie bierzecie udziału w tym, żeby się pomodlić na głos, ale częścią zgromadzenia niedzielnego jest to, co robisz przez cały tydzień. I jeśli to będzie odbiegać od tego, czego oczekuje Pan, to wtedy On będzie nienawidził naszych świąt. One Mu obrzydną.
i nazwie je naszymi świętami. Bo to jest chyba najcięższy kaliber oskarżenia, gdy było powiedziane w Słowie Bożym, że było święto żydowskie. To już nie było święto Pana. To było święto żydowskie. Naprawdę chcemy, żeby zgromadzenie było świętem grabowskim? Świętem wieruszowskim? Czy żeby to było zgromadzenie do imienia Pana, które jest świętem Pana? Kolejny fragment to jest Psalm 119, werset 4. 104. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Dzisiaj mieliśmy kartkę z kalendarza o locie. Gdy Lot miał za zadanie wyciągnąć z Sodomy swoich bliskich, okazało się, że oni myśleli, że on sobie ich okłamuje, że on sobie z nich żartuje. I jeżeli przez cały tydzień będziemy chodzić ścieżką kłamliwą, to nie dziwmy się, że potem, gdy powiemy przez chwilę prawdę, że ktoś, kto uwierzy Panu Jezusowi, będzie uratowany od należnego mu wiecznego sądu, bo Jezus umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie jego grzechy, to że ten ktoś potraktuje, że my tylko żartujemy. O, kolejny dowcip, dowcipnisia. Kolejny raz sobie żartuje. Co prawda brzmi to trochę inaczej, no ale są żarty o bardziej poważnym brzmieniu i o mniej poważnym brzmieniu. Już tyle razy mnie ten człowiek okłamał, to teraz w sprawie religii też mnie okłamuje. Dlatego nienawidźmy wszelkiej ścieżki, która jest ścieżką niezgodną z prawdą. Także ten psalm 113 werset zawiera kolejną rzecz. Ludzi chwiejnych nienawidzę, ale zakon Twój miłuję. I dlaczego psalmista tak tutaj pisze? Ludzi chwiejnych nienawidzę. Przecież to są bardzo poważne słowa. Unoszeni lada wiatrem nauki jest w Nowym Testamencie. I Paweł ich wspomniał, że to jest niepożądane. Albo zawsze się uczą, a do poznania prawdy nigdy dojść nie mogą. To jest właśnie zakała, gdy wierzący jest chwiejny przed bezbożnym, bo wtedy jest jak zmącone źródło, z którego nie można się napić. Lepiej mało z bojaźnią pańską niż wielkie skarby z niepokojem. Lepiej tylko i wyłącznie znać podstawy, ale się w nich nie chwiać, niż uchodzić za jakiegoś wielce znającego się i co chwila nie wiedzieć, co dalej. I maskować to. To jest bardzo niebezpieczne. Bo wtedy się odpowie raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. I to jest wtedy zupełnie groźne. Nie, to co Słowo Boże objawia, jest pewne i prawdziwe. I tego wystarczy się trzymać. Wtedy się nie będziemy chwiać, bo to są mocne podstawy. A gdy do tego dołożymy swoje ludzkie dodatki, to im więcej tych dodatków, tym bardziej się robi na tej skale ślisko. Bo skała, gdy na niej nic nie leży, jest stabilna. Ale jak na niej ułożymy na przykład kafelki, na niej ułożymy wykładzinę ludzkich różnych dodatków, to ze stabilnego podłoża ona się zamienia w bagno. Kolejny werset też z tego psalmu, 128. Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje, nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. Właśnie tu psalmista dokładnie mówi, że wszystkie ustawy pańskie, wszystkie Boże słowa są słuszne. Choćby nie wiem, jak bardzo
się nam nie podobały, bo nasze ludzkie myślenie od tego odbiega, to jeśli coś jest objawione w Słowie Bożym, to jest to prawda. I wszystko, co od niej odbiega, jest drogą fałszu, drogą kłamstwa, której mamy, tak jak psalmista, nienawidzieć. To jest element bycia świętym. Nienawidzieć zła. Nienawidzieć ścieżki kłamliwej. Dalej z tego psalmu 163 werset. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twoje prawo, Twój zakon. I w przypowieściach Salomona jest powiedziane wyraźnie, że nie dodawaj nic do słów Pana, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. A z kolei w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset jest powiedziane, abyśmy się na apostole Pawle i na Apollosie nauczyli nie rozumieć więcej niż Pismo mówi, niż napisano. To jest bardzo prosta rzecz, jeśli trzymamy się prostego Słowa Bożego, jeśli dodajemy do Niego coś, to zaczyna się robić groźnie. Kolejny fragment to jest przypowieści 8 rozdział 13 werset, gdzie z kolei już nie mówi psalmista, tylko sam Pan Jezus. Przypowieści Salomona, 8 rozdział 13 werset. I tutaj jest definicja Pana Jezusa. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Czyli tak jak Jakub apostoł powiedział, że jeśli nie upadamy w tym, w czym mówimy, jesteśmy ludźmi doskonałymi, albowiem dopuszczamy się wielu upadków, ale kto w mowie nie upada, jest mężem wypróbowanym. Więc tutaj jest podana gwarancja, że jeśli ktoś się boi Pana, a każdy wierzący się boi przecież Pana, bo bojaźń Pana jest jednym z pierwszych przykazań skierowanych do człowieka. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I tutaj jest, bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Czy nienawidzisz zła? Jako dziecko Boże masz w sobie naturę, która go nienawidzi. Duch Święty pobudza cię, żebyś nienawidził zła. Jeśli mimo tych działań Bożych dalej nie nienawidzisz zła, to znaczy, że gasisz Ducha Świętego. To znaczy, że grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu. A to jest rzecz, którą należy Panu wyznać i zaprzestać tego. Natychmiast porzucić ten grzech. Mamy miłować Pana, a jednym ze składników miłości do Pana jest nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. O przewrotnej mowie już mówiliśmy. Wychodzimy na błaznów, gdy stosujemy mowę przewrotną. I jest jeszcze takie słowo, które także oddaje Boże uczucia na temat pewnych rzeczy, które są też objawione głównie w Starym Testamencie, w Nowym są tylko echa. To jest obrzydliwość. Obrzydliwością dla Pana jest, i teraz pierwszy taki fragment będzie z 5 Mojżeszowej 7:25. 5 Mojżeszowa 7:25. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Gdy widzieliśmy w Dziejach Apostolskich uczniów palących książki czarnoksięskie, w tamtym czasie książki miały wysoką wartość i znaną było techniką, żeby wziąć te księgi i po prostu to, co było w nich napisane,
stosowało się odpowiednie środki piorące i prało się albo pokrywało wcześniejszy zapis odpowiednią substancją i po chwili była czysta książka, którą można było zapisać coś nowego. Cóż za strata? Uczniowie palili książki zamiast wziąć i ten materiał wyczyścić i na tym na przykład napisać pieśni chrześcijańskie. Albo na tym napisać Nowy Testament. Nie. Nikt tego nie robił. Zgromadzono te księgi i spalono. Nie pożądano srebra i złota, które jest na nich. Nie pożądano papirusu, nie pożądano składowych elementów. Ja osobiście zrobiłem błąd kiedyś, gdzie na światowych kasetach, kasety magnetofonowe były bardzo drogie w tamtym czasie na moją kieszeń studencką i nagrywałem wykłady. Zamiast te wszystkie bałwochwalcze rzeczy, które tam na nich były sprzed mojego nawrócenia, po prostu wyrzucić, nie pożądać srebra i złota, które jest na nich, kupić trochę mniej tych kaset zakieszonkowe, nagrać trochę mniej, ale bez naruszenia tego. I jak zgrywam kasety, faktycznie czasami jest tak, że leci wykład biblijny, ale on się wcześniej skończył i pozostaje bluźniercza treść, która jest za wykładem. Zwłaszcza teraz, gdy oczyszczam kasety, to na coś takiego trafiam. I tu jest właśnie to, że abyś się przez nie nie usidlił. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że odsłuchując teraz najpierw wykładu, a potem skakuje ta bluźniercza treść, żebym nie został przez to usidlony. A jeszcze gorzej, jeżeli by poszło do publikacji, bo bym coś przeoczył, to komuś mógłbym wyrządzić szkodę. I to jest... Nigdy nie ma kompromisu. Po prostu posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nic z tych rzeczy bałwochwalczych nie nadaje się do służby Panu. Nawet, w cudzysłowie, surowce wtórne są nieużyteczne. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą, tak jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Nie miejmy nic wspólnego z tymi obrzydliwymi rzeczami. Nie ma w nich żadnej wartości. Nie ma w tym żadnej korzyści, jeśli coś takiego gromadzimy. I to są uczucia Boże. Bóg dalej nienawidzi bałwochwalstwa. Mimo, że w Nowym Testamencie nie ma przykazania nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek. Nie znamy w Nowym Testamencie czegoś podobnego. Gdy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich apostołowie i uczniowie zgromadzili się, aby obradować, co dalej obowiązuje chrześcijan, którzy się nawrócili z pogan, co z zakonu ewentualnie mogłoby ich obowiązywać, w ogóle ten przepis nie został powołany. Czy to znaczy, że chrześcijanie Nowego Testamentu mają wolność, aby czynić sobie podobizny rzeźbione ze srebra i złota? Nie, w żadnym wypadku. Po prostu Bóg czuje do tego obrzydliwość i nie ma potrzeby tego powtarzać. Bóg czuje obrzydliwość do wszelkich form bałwochwalczych. Nie ma potrzeby się tym ponownie zajmować, żeby to uczucie Boże jakoś raniąc go, bo przecież przypominając, rozważając o czymś, co ktoś nienawidzi i do czego czuje obrzydzenie, to dla tej osoby robimy przykrość, gdy to przypominamy, rozmawiamy, dyskutujemy. Czy rzeczywiście dalej czujesz, Boże, obrzydliwość do tych rzeczy? To jest niewłaściwe pytanie. Kolejny taki fragment to jest 5 Mojżeszowa 12:31. Od 30 przeczytam. Strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi,
po ich wytępieniu sprzed oblicza Twego i abyś nie pytał ich bogów, mówiąc: podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu, Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Czyli wyżej cenili różnego rodzaju zabobony niż nawet troska, naturalna troska rodzicielska o dzieci. My mamy w chrześcijaństwie służyć Panu, ale jednym z objawów jest troska o rodzinę. To nie jest tak, że Bóg będzie zadowolony z ciebie, miłe dziecko, jeśli będziesz religijnie aktywny, a nie będziesz szanował ojca albo matki. Nie, to nie działa tak. I tak samo w drugą stronę, gdy troska rodzicielska będzie zaniedbana. Dlatego w Nowym Testamencie nie mamy co prawda tego powtórzonego, ale są generalne wskazania, aby starsze siostry pouczały młodsze, aby miłowały swoich mężów. Więc każda starsza siostra ma pouczać młodszą siostrę, żeby miłowała swego męża i aby miłowała swoje dzieci. To jest właśnie to, że Bóg ma poczucie obrzydliwości do tego, gdy te rodzinne relacje są zaniedbywane. I dlatego, gdy mamy pewne obowiązki, to obowiązkiem starszych sióstr jest pouczać młodsze właśnie w zakresie tego, żeby nie była ta obrzydliwość przed Panem czyniona, że dzieci są zaniedbywane przez nieprawidłowe postawienie relacji. I nic nie usprawiedliwia tego, gdy się obrzydliwość dla Pana czyni. On tego nienawidzi. Pan tego nienawidzi. Pan ma obrzydzenie do tego. I tak samo, drogie dzieci. Brak czci do ojca i matki. Mężowie mają miłować żony. Żony mają być pouczane przez starsze siostry, że mają miłować mężów. To jest spójnia, która jest częścią właśnie tego niedzielnego zgromadzenia. To nie jest tak, że nasze modlitwy w niedzielę nie będą miały przeszkód, gdy będziemy lekceważyć tę rolę. Przecież nawet apostoł Piotr o tym wspomina, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Tam co prawda mówi o modlitwie braci, ale również działa to w przypadku modlitw dzieci i modlitw sióstr. To jest generalna zasada. Bóg ma obrzydzenie do zaniedbywania rodzinnych relacji. Stworzył Bóg człowieka jako rodzinną istotę, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich i nazwał ich ludźmi. Czyli człowiek pełni to jest mąż i żona. Żona i mąż. Oczywiście jest możliwe, że różnego rodzaju okoliczności spowodują, że ten obraz nie jest odzwierciedlany. Ale pierwotnym zamierzeniem Bożym, gdy On stworzył człowieka, to stworzył go jako jego i ją. Jako jedno ciało, jako jedną spójność. I ich dzieci darował jako jedną komórkę rodzinną. Nie ma usprawiedliwienia, żeby dla jakichś powodów burzyć ten wspaniały Boży obraz. Kolejne miejsce to jest 5 Mojżeszowa 17:1. Też pada tam wyraźnie stwierdzenie, że to jest obrzydliwością dla Pana. Nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. I można by powiedzieć, a co to ma z nami wspólnego? Otóż bardzo dużo. Właśnie z tego wersetu wynika między innymi doktryna nieutracalności zbawienia.
Doskonały Boży Baranek, Pan Jezus Chrystus, jest jedyną legalną ofiarą za nasze grzechy. Próba dodawania do tego ludzkiej wierności jako dodatku jest czynieniem tego, że składa się owce, na której jest wada, jakikolwiek brak. Nasze działania ludzkie nie mogą w ogóle w żaden sposób równać się z doskonałym Bożym Barankiem. Nie ma czegoś takiego. W chrześcijaństwie, które różni się od wszystkiego, co jest dookoła religijnego, to jest właśnie tak, że to Bóg wykonał całe dzieło na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, składając doskonałą ofiarę z doskonałego baranka Bożego. Nie ma tam żadnej wady, ani jakiegokolwiek braku. Gdy my twierdzimy, że teraz do tego trzeba dołożyć naszą ludzką wierność, to robimy obrzydliwą dla Pana rzecz. Obrzydliwość dla Pana, Boga Twego, jeśli twierdzisz, że teraz Twoja wierność musi Ci zapracować na zbawienie, albo jeżeli twierdzisz, że do utrzymania zbawienia jest potrzebna Twoja wierność. Cóż plewie do ziarna? To się w ogóle w żaden sposób nie da połączyć. Tylko i wyłącznie raz na zawsze doskonale złożona ofiara z doskonałego baranka Bożego wystarczy. Jeśli próbujesz do tego dołożyć jakikolwiek dodatek, to jesteś obrzydliwością dla Pana i ta Twoja koncepcja. To jest obrzydliwość dla Pana Boga Twego. Kolejne miejsce to jest 18:12. Od 10 wersetu. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Ta straszliwa rzeź, jaka się odbyła, zanim Izrael zasiedlił Kanan, była z powodu właśnie tej obrzydliwości, którą te ludy czyniły. One nie dbały ani o rodzinę, ani o Boga. Zamiast zwracać się do Boga ze swoimi troskami, zwracały się te narody do ludzi. I ci ludzie, czy to w postaci guślarza, czy wróżbity, próbowali łatać ten brak, który wynikał z tego, że nie zwracali się do Boga. Ale przecież człowiek nie ma żadnej mocy. Dziś można by było zobaczyć tych różnych wróżbitów. Oni się dzisiaj nie nazywają wróżbici. Oni czasami nazywają się psycholog, czasami się nazywają ksiądz, czasami nazywają się pastor, czasami lider, czasami nazywają się doradca rodzinny. To są wszystko tego typu osoby, które wtrącają się do nie swoich spraw, bo one nie mają żadnej mocy, żeby pomóc w sprawach Bożych. Obrzydliwością jest dla Pana każdy, kto to czyni. I to jest dopiero smutne, gdy z powodu jakiegoś takiego człowieka, który nie ma prawa się pewnymi rzeczami zajmować, on da jakąś opinię i my posłuchamy na przykład psychologii i swoje dziecko w stosunku do tego, co psychologia mówi, sprzecznego ze Słowem Bożym, zastosujemy psychologię zamiast Słowo Boże. Albo zastosujemy jakąś ludzką mądrość Egiptu zamiast to, co mówi Słowo Boże. Nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia. Dla Pana jest obrzydliwością każdy, kto się zwraca do takich guślarzy, zaklinaczy. I zwłaszcza jeśli jest to połączone ze szkodą dla członka rodziny, to jest to podwójnie obrzydliwe. Niech nie znajdzie się taki, kto przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień. Nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby takie rzeczy czynić i mieć wrażenie, że się coś robi dla Pana. Nie, to jest obrzydliwością dla Pana. Kolejna rzecz. To jest 5 Mojżeszowa 22:5.
Też pada tam sformułowanie: obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, albo jest to obrzydliwość dla Pana. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I w Nowym Testamencie nie mamy tego powtórzonego, ale mamy pewnego rodzaju echa. Na przykład, że zniewieściali Królestwa Bożego nie odziedziczą. Na przykład zniewieściali, kto to jest zniewieściały? Czyli mężczyzna, który przyjął pozycję kobiety. Albo jest też, jeżeli kobieta naucza, to jest na nie swoim miejscu, bo Słowo Boże mówi, że w zborze kobieta ma milczeć, jak i prawo mówi, i ma kobieta nie nauczać, poza wyjątkami, gdzie Słowo Boże mówi, że ma pouczać młodsze, aby miłowały swoich mężów i miłowały swoje dzieci. Więc jeżeli mężczyzna zajmuje rolę kobiety, albo kobieta zajmuje miejsce mężczyzny, to jest to obrzydliwością dla Pana i każdy, kto to czyni. Tu jest w pierwszym rzędzie pokazana kwestia ubioru. Ale ubiór w Starym Testamencie ma nie tylko znaczenie odzieży, choć również, i to jest główna, pierwsza myśl, ale także ma znaczenie to, jak zewnętrznie odgrywamy, przedstawiamy swoje role. Ja się zastanawiałem kiedyś właśnie, jak byłem jeszcze świeżym wierzącym, no dobrze, czy jest gdzieś jakaś wskazówka? Bo w naszej kulturze jest oczywiście, jesteśmy postkomunistycznym państwem, jest to wszystko pomieszane, gdyż w socjalizmie było tak, że mężczyźni i kobiety miały być tak samo ubrane, tak samo zajmować się kobiety na traktory, a mężczyźni na pielęgniarki, kobiety na przykład do kopalni, choć nie słyszałem, żeby gdzieś to w końcu zrealizowano, ale generalnie w hucie komunizm starał się kobietę umieścić przy piecu hutniczym i różne tego typu zamieszanie celowo robił ideologicznie. Co znaczy, że mamy przetrącony kręgosłup. Ale Słowo Boże dało mi na przykład wskazówkę co do mojej odzieży. Czemu ja nie noszę spódniczki? Spódniczka może ma pewne zalety. Szkoci noszą. I może powinienem. Ale Słowo Boże mówi, że właśnie spodnie są wymieniane zawsze w męskim kontekście. Na przykład 2 Mojżeszowa 28:42. 2 Mojżeszowa 28:2. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. 42, przepraszam. I tutaj jest: zrobisz też dla nich spodnie lniane. Dla kogo? Dla kapłanów, którzy byli mężczyznami, tak? Spodnie lniane dla zakrycia nagości od bioder do goleni. Czyli mieli mieć mężczyźni spodnie. I jak ten rzeczownik spodnie się wrzuci w Biblię, to ten rzeczownik nigdy nie jest użyty w stosunku do kobiety. Tylko 2 Mojżeszowa 39 rozdział znowu mężczyźni, 3 Mojżeszowa 6 znowu mężczyźni, 3 Mojżeszowa 16 znowu mężczyźni i Ezechiela 44 znowu mężczyźni. Czyli generalnie, generalną zasadą jest to, żeby kobieta nosiła strój, który jednoznacznie identyfikuje ją z kobiecą płcią i mężczyzna, żeby był po prostu ubrany po męsku. Natomiast oczywiście są wyjątkowe sytuacje takie, które wynikają z bezpieczeństwa. Czy to uprawianie sportu, czy też jakaś praca w ogrodzie, gdzie, czy też mężczyzna praca w hucie. Mężczyzna w hucie nosi spódniczkę, sukienkę, taki fartuch podobny do sukienki kobiecej. Właśnie ze względu na bezpieczeństwo.
Kobieta, jeżeli wykonuje na przykład jakieś prace, gdzie jest to niebezpieczne, gdyby była w stroju typowo kobiecym, no to logiczne, że na czas uprawiania sportu czy na czas pracy ma się zabezpieczyć przed szkodą. Ale jeżeli jest to czas swobodny, gdzie dobieram w pełni swój ubiór na podstawie po prostu wolności, tak? Czyli kiedy to ja decyduję, a nie okoliczności, w co mam się ubrać, no to lepiej kierować się tą generalną zasadą, żebyśmy tą zewnętrzną regułę wyrażali, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto ten unisex, bo unisex się to nazywa, wprowadza. Unisex, czyli że nie ma rozróżnienia między płciami. Żeby także było widać różnicę między kobietą i mężczyzną, w pierwszym liście do Koryntian mamy wyraźnie powiedziane, że mężczyzna ma mieć krótko trzymane włosy, a kobieta ma włosy zapuszczać. I jest to powiązane z chwałą Bożą, gdyż włosy zostały kobiecie dane przez Boga w takiej formie, że większość kobiet ma włosy nadające się do długiego utrzymania. A mężczyźni, no to widać, że i szybciej łysiejemy jako płeć męska i te włosy są już przez naturę tak ukształtowane, że one są bardzo słabe. Oczywiście są jednostkowe różnice, ale o generalnej lekcji z natury możemy powiedzieć, że ona tak wskazuje. 5 Mojżeszowa 23:19. 5 Mojżeszowa 23:19. Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana, Boga Twego, zapłaty nierządnicy, ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga Twego. Jest to rzecz, która była związana z tym, że ci ludzie, którzy są tu nazwani psem albo nierządnicą, wykonywali zawód polegający na ciągłym grzechu. I dlatego też my mamy w zgromadzeniu prostą zasadę, która wynika bezpośrednio z nauczania Słowa Bożego, że nie przyjmujemy do worka pieniędzy od osób, co do których świadectwa nie mamy pewności. A do osób, które mamy pewność, to są osoby, które są po prostu w społeczności, przy stole pańskim. Jeżeli ktoś ma świadectwo takie, że mógłby być przy stole pańskim, no to dlaczego przy nim nie jest? Niech będzie przy stole pańskim i niech wrzuca do tego worka. Ale jeżeli nie jest przy stole pańskim, nie ma potrzeby, żeby jego pieniądze znalazły się w worku. Niech najpierw ureguluje sprawy z Panem, a dopiero potem ma wspólną kiesę z ludem Bożym. Jest to dla Pana obrzydliwość, jeśli tam znajdą się pieniądze pochodzące od osoby, która ma nieuregulowany stosunek z Bogiem, która swoje życie w codzienności prowadzi, żyjąc w grzechu. Dlatego jest to połączone z tą zasadą oddzielenia od nierządnic i psów. I tu nie chodzi o to, że od razu każdy, kto nie wrzuca do worka, jest nierządnicą i psem. Proszę nie rozumieć tego w ten sposób. Tu chodzi o to, że jest to zasada oddzielenia i ta zasada oddzielenia wywołuje to, że tam mają być pieniądze tylko i wyłącznie ludu Bożego i nawet człowiek, który stoi dobrze, ale jeszcze nie uregulował swoich spraw przed Panem, to może przecież te pieniądze zatrzymać u siebie. Jeśli będzie już w pełni przekonany, że chce iść wspólnie drogą z ludem Bożym, to niech się przyłączy do ludu Bożego, niech łamie wspólnie chleb i wtedy przyjdzie czas, że on te pieniądze będzie mógł dołożyć. Jest też taka praktyczna trudność. Wyobraźmy sobie, że w czasie sądu ostatecznego jakiś niewierzący powie Bogu: no ale ty za moje pieniądze finansowałeś ewangelizację. Tak może się zdarzyć, jeżeli byśmy przyjmowali pieniądze od świata. Dlatego nie ma, tak jak nie ma tego, żeby złoto od bałwochwalców czy z bałwochwalstwa
przyjmować, tak nie ma też na to miejsca. 25 rozdział, 16 werset. Także zawiera to sformułowanie, co jest dla Pana obrzydliwością. I tutaj jest wyraźnie bardzo ważna zasada. Nie będziesz miał, od 13 wersetu czytam, nie będziesz miał w swojej torbie dwojakich odważników, większego i mniejszego. Nie będziesz miał u siebie w domu dwojakiej efy, większej i mniejszej. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny. Będziesz miał efę o pełnej zawartości i rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan Bóg Twój. Gdyż obrzydliwością dla Pana Boga Twego jest każdy, kto tak czyni. Każdy, kto popełnia bezprawie. I Słowo Boże w Nowym Testamencie tej zasady bezpośrednio nie powtarza, ale jest zasada przypomniana, żeby nie czynić niczego stronniczo. Czyli to nie jest tak, że Panu się podoba, jeśli w stosunku na przykład do swoich grzechów mam taryfę ulgową, a w stosunku do grzechów brata wytaczam od razu armatę. Albo jeśli na przykład jakąś swoją słabość, to taka słabość, a tą samą słabość u kogoś innego nazwę Sodoma i Gomora. Nie, mają być te same odważniki. Albo jeśli argumentuję, to nie może być tak, że jednemu wersetowi nadaję 5 razy większą wagę niż drugiemu wersetowi. I to jest Słowem Bożym. Jeśli tam jest zawarta jakaś informacja, to ta informacja i ta pochodzi od Boga i ma tę samą miarę. No więc nie możemy mieć tego typu zwyczajów, bo to jest obrzydliwością dla Pana. I także 27 rozdział, 15 werset. Przeklęty, kto przesuwa granicę... Nie, chyba nie ten... 27:15, przepraszam. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie amen. Czyli to jest ta pierwsza obrzydliwość, którą dzisiaj omawialiśmy. Bóg nienawidzi bałwochwalstwa i nienawidzi tego, i to było w Nowym Testamencie widoczne, że wierzący także bardzo drogie księgi palili i nie chcieli mieć z nich nawet materiałów wtórnych. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, 32 werset na koniec. I już podam. 3 rozdział przypowieści Salomona, 32 werset. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Widzimy tutaj powtórzenie już tej obrzydliwości, która była wcześniej wymieniona, ale jest pokazane, że to ten człowiek przewrotny, nie czynność, jest obrzydliwością dla Pana. Czyli jeżeli ktoś jest przewrotny, to jest to najlepszy objaw, że ciąży na nim obrzydzenie Pana, jeśli można w ten sposób to oddać po polsku. Lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. To mamy nawiązanie do tego w Ewangelii Jana, 3 rozdział. W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus Chrystus mówi od 17 wersetu: bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I teraz jest odniesienie do tego trzeciego rozdziału przypowieści, 32 werset. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Więc szczerzy są przyjaciółmi Pana. Szczerzy to są ci, którzy dążą do światłości. Oni się nie wstydzą tego, że być może zostaną jakieś podłości z ich życia ujawnione. Bo wtedy je osądzą i powiedzą: Panie Jezu, ratuj mnie z tego. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To się do mnie po prostu przykleiło przez moją winę, bo byłem niewierny, ale już tego nie chcę. Światło Boże chcą wprowadzić do swojego życia szczerzy. A przewrotni to są tacy, którzy trochę chcą w swoim życiu religii, trochę chcą w swoim życiu świętości, ale nie za dużo, żeby to nie zaświeciło w ich życie. Choć troszkę się światła rzuci na ich podłość, to natychmiast się chowają jak robaki pod kamienie, bo nienawidzą światłości. I właśnie na tym polega właśnie to rozdzielenie. Sąd, że światłość, czyli Pan Jezus, przyszedł na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Ci przewrotni, bo ich uczynki były złe. Ale szczerzy są Bożymi przyjaciółmi. Oby między nami byli tylko szczerzy przyjaciele Pana Jezusa. Jeśli ktoś ma nieszczere nastawienie do Boga, to niech jak najszybciej wyzna to Bogu w swoim sercu i niech się z Nim pojedna. Bo takie jest wołanie Boże, aby się pojednać z Nim. Gdyż Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Dlatego w miejsce Chrystusa wołamy: pojednajcie się z Bogiem. Znoszą krzyk na Jego cześć. Stada na tysiącach wzgórz towarzyszą mi, by nieść chwałę Jego stworzenia, lecz On ma tylko usta me, by dosięgnąć duszę, mówiąc jej, czy Jego miłość jest. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Swą dumę złożę u Twoich stóp, złamane serce swe. Szczęśliwa z trudem wierząc, że On używa nawet mnie. Niewolnika miłości dzieląc Jego wstyd, cierpienie i nawet śmierć. Boże, składam dziś przed Tobą moje puste życie, odrzucając wszystko, co wiedziałam o życiu na tym świecie. Przemień mnie Twą mocą, aby każdy widzieć mógł miłość i przebaczenie, które mogą uwolnić mnie. Pokryte rdzą i zrozpaczony naród
Jeszcze jeden.